Witajcie, moi drodzy, to znowu ja, Monika i kanał Perfumowy Orient Express. Moi drodzy, planowałam dla Was nagrać inny film, który miał mieć y, tytuł roboczy, y, perfumy dla indywidualistki, dla oryginalnej osoby y, i w tym celu czekałam na przesyłkę. Otóż miała do mnie przyjść <ścoughs> miał do mnie przyjść zapach Histoire de Parfum, czyli. Historie perfumowe, marka niszowa fr francuska. Pewnie widzieliście te perfumy? One mają takie specyficzne butelki mm, w kształcie książek, tak naprawdę. Yy, I moi drodzy, jak byłam rok temu w Polsce, to testowałam w perfumerii niszowej yy, zapach Not, Not a Blue Bottle. I ponieważ tych, but, tych yy, perfum o tej nazwie jest bardzo dużo, chyba około sześciu. I one wszystkie mają właśnie takie kobaltowe butelki w różne wzory. To moi drodzy, przywiozłam rok temu próbkę, to jest śmieszna historia, to jest historia omyłek. Przywiozłam y, próbkę i było tak, takie malutkie były na niej literki, że cały czas myślałam, że ja mam y, not a blue bottle numer jeden, a tych butelek jest siedem około, różnych zapachów, i żyłam w przekonaniu, że to jest, y, wiecie, ta jedynka, że ja mam jedynkę. I ponieważ próbeczka mi się już skończyła, a zapach mi się bardzo podoba, jest abstrakcyjny, tak myślałam o tym zapachu, że jest nowoczesny, taki futurystyczny, abstrakcyjny, ma coś takiego ciekawego, fajnego, że to będzie dobry temat do filmu. Perfumy dla indywidualistki, że wykorzystam te perfumy. No i zamówiłam, zamówiłam, myśląc, słuchajcie, komedia omyłek totalna, myśląc, że mam próbkę numer, numer jeden. Zamówiłam, myślałam, że zamawiam też numer jeden. Okazało się, nie wiem czy to zrozumiecie, ale postaram się wyjaśnić. Okazało się, że moja próbka to była ta butelka numer dwa, a nie numer jeden. Dopiero dopatrzyłam się dzisiaj, że ja miałam cały czas tę y, Not a Blue Bottle numer dwa. Wydawało mi się, że miałam jedynkę, więc wydawało mi się, że zamówiłam jedynkę, a okazało się, że zamówiłam y, chyba piątkę. No i dzisiaj odkryłam ten, tę komedię omyłek, myłek, moi drodzy. Zobaczcie, jak to jest fajnie wydane. Udało mi się to kupić na Ebayu Nowa, nowa rzecz. I ogólnie te, te pojemności 15 ml są tanie, naprawdę w Polsce również. W okolicy 100 zł jest 15 ml i zobaczcie, jak to jest piękne. Tutaj mamy opis, tutaj mamy słowa klucze, czyli syntetyczny, fizyczny, futurystyczny. Mamy tutaj noty solarne i lang, i lang. I zobaczcie, jakie to jest piękne, no naprawdę cacko, już wyjmuję, taka maleńka buteleczka, 15 ml, no i przyszedł ten zapach dzisiaj do mnie, psikam go ja na skórę i, mu, i myślę sobie, nie, to nie jest ten zapach, który ja miałam w próbce, no i tak zrobi, zrobiwszy śledztwo, odkryłam, że ja miałam numer 2 w domu, a myślałam, że mam numer jeden, a to jest numer pięć. Po prostu one wszystkie mają nazwę Not a Blue Bottle i wszystkie są tego koloru niebieskiego. Mają te akcenty takie kobaltowe, więc ogólnie, moi drodzy, komedia, omyłek. I od razu pytanie do Was, czy często zdarzyło Wam się pomylić zamawiając perfumy? Eee, to jest zabawne, bo mnie, mi się to nie zdarza generalnie. No ale pomyliłam się. No dobrze, dotarła do mnie ta buteleczka. No, i zapach jest w stylu moi drodzy oczywiście takim molekularnym, niczym eccentric, eccentric molecules, tylko że tutaj bardziej ten zapach skręca w stronę, jeżeli znacie taki zapach um, Juliet Hazegan Not a Perfume, czyli też właśnie w tym stylu molekularnym, takim bardzo nowoczesnym, laboratoryjnym zapach. On tutaj ma nuty ozonowe i metaliczne i właśnie troszeczkę y, kwiatów. Ale ogólnie to jest zapach dla mnie syntetyczny. Zresztą ta syntetyczność tutaj jest uwypuklona w nazwie. On jest dla mnie zbyt syntetyczny, zbyt molekularny, zbyt um, po prostu um, no, nie, nie układa się dobrze na mojej skórze. I powiem Wam, że ja mam jakiegoś pecha do tej marki, naprawdę. Bo ta marka bardzo mi się podoba, jej koncepcja, jej butelki, jej opisy. I kiedykolwiek kupię cokolwiek od tej marki, to po prostu jest jakiś niewypał. Teraz to już w ogóle jest pomyłka, prawda? No, więc myślę, że ten zapach poleci w świat. To nie jest ten zapach, którego oczekiwałam. Nie do końca jest to zapach w moim stylu. Jest zbyt nowoczesny. No i taki właśnie syntetyczny, ale szata graficzna no, jest urzekająca. Także, no niestety, tym razem nie będzie tego filmu o zapachach dla indywidualistki, aczkolwiek do tego tematu wrócę. Zapach poleci w świat. I nie wiem w końcu, czy kupię tę wersję, dwój tę dwójkę, bo już po prostu troszeczkę się zniechęciłam. Widocznie to nie jest marka dla mnie, po prostu coś jest nie tak. <grych> ale moi drodzy, tytuł tego filmu miał być yy, Czy to Black Friday, czy Blue Monday. Blue Monday, chyba też była taka piosenka New Order. No ale generalnie, Blue Monday to też jest chyba określany ten taki dzień w roku, kiedy. Według naukowców mamy najgorszy nastrój, to jest najgorszy dzień w roku. Tak mi się wydaje, że to jest ten Blue Monday. Tak mi się wydaje, może się mylę, ale tak mi się wydaje. Więc tytuł taki prześmiewczy, czy to Black Friday, czy to Blue Monday. No moi drodzy, nie ja wiem jak u Was, ale u mnie dzisiejszy dzień to był no, trudny dzień po prostu. Wyspałam się, spałam dosyć długo, ale później okazało się, że jest po prostu potworna wichura i potworna ulewa. Ja wychodząc z domu, na szczęście miałam grubą zimową kurtkę z takim ogromnym kapturem, który mnie urat uratował mi życie, bo pojechałam troszeczkę dalej autobusem i po prostu szaleństwo. Taka wichura, że naprawdę, wiecie, bałam się chodzić ulicą, że po prostu coś na mnie spadnie albo ja się przewrócę. Tego typu silny wiatr. Ale jeszcze takie sceny na ulicy, wiecie, mijałam dzisiaj, dzisiaj sobota, dużo ludzi na ulicach, mimo wszystko Taka scena, która mnie zdołowała totalnie. To jest takie miejsce w, w pewnym mieście, gdzie jeżdżę często, to jest blisko mojego domu. Wybrałam się do TK Maxa, do polskiego sklepu i scena na ulicy pod takim wielkim kinem. Młody ojciec po prostu szarpał się z córką. Szarpał się z nią pół godziny, rozumiecie? Ona miała może 6 lat, około. Ona po prostu miała atak złości. Wiecie, taki atak jak mają dwulatki ale to była starsza dziewczynka i na ulicy w tej wichurze yy, on pod tym kinem się z nią szarpał, to znaczy ona go tam okładała pięściami, no ale też prawdopodobnie ona chciała tam wejść do tego budynku, a on nie chciał jej wpuścić z jakiegoś powodu i po prostu dantejskie sceny na ulicy, rozumiecie, szarpał się z córką facet. No coś strasznego. Oczywiście mój odruch społecznikowski był taki, że myślę może, może tam podejdę, no nie wiem, może może tą dziewczynkę przytule, no ale to no, było tak ekstremalnie, że ludzie z innych sklepów, sprzedawcy wychodzili i patrzyli, co się dzieje na ulicy. No, bo wiecie, bo było głośno, krzyki, jakby taka bijatyka, tak? Straszne to było. Stanęłam na tej ulicy i tak, wiecie, wichura, deszcz, mówię, Boże, co tutaj zrobić? No, no ja nie, no nie zrobię nic, ale to jest dramat, wiecie, naprawdę tutaj niektórzy rodzice naprawdę chyba powinni jakieś testy przechodzić z bycia rodzicem, bo to jest po prostu dramat, takie tutaj sceny czasami obserwuję, naprawdę dramat, dramat po prostu. Tyle słucham o narcyzmie, naprawdę interesuje mnie temat narcyzmu i jak słucham właśnie, jak, jak powstaje narcyzm, poprzez jakie działania rodziców powstaje ten narcyzm w wieku około dwóch do trzech lat, kiedy dziecko nie ma wsparcia w rodzicu, kiedy nie ma w ogóle, wiecie, interakcji z rodzicem. Ten rodzic jest, ale on jest... Albo zdenerwowany, albo depresyjny, albo w ogóle go nie ma. Dziecko jest tak, jakby zostawione samemu sobie, i nie buduje się w dziecku poczucie tożsamości. To jest straszne po prostu. To nie, też to niereagowanie. Czasami widzę takie matki z telefonami komórkowymi, które w supermarkecie sobie po prostu patrzą w telefon, a dziecko przeżywa ten atak złości i płaczu, a mamusia po prostu nie reaguje. Ja tutaj mówię o takim malutkim dziecku, i to mi po prostu serce mi pęka, tak? Bo. Wiecie, jak to jest? Bez przesady, tak? Czasami dziecko musi popłakać, ale jeżeli trwa to wyjątkowo długo 15 minut dziecko, z, dziecko sobie gardło z, zdziera poprzez ten płacz, a matka nie reaguje to jest właśnie, to jest droga do tworzenia narcyzmu, po prostu. Straszne to jest, naprawdę to jest straszne a te, ta bijatyka z tą córką kiedy on tą córkę popychał, szarpał. To po prostu było ekstremalnie nieprzyjemne, myślę sobie. No, rzeczywiście, chyba jakiś dzisiaj jest bloomanday, po prostu, straszne. Takie sytuacje są w stanie mnie bardzo zdołować. Naprawdę, ekstremalnie zdołować. Ja chciałabym żyć w poczuciu, że świat jest piękny i w ogóle, ale no świat jest różny. Dlaczego tak dziwnie wyglądam, moi drodzy? Dlaczego tak dziwnie się ubrałam? <laughs> Już wyjaśniam. Dlatego, że będę dzisiaj opowiadać wam o zapachu, który kupiłam w TK Max w bardzo, bardzo atrakcyjnej cenie, czyli klasyk nad klasyki, jeden z najbardziej klasycznych zapachów z lat 80 -tych, 90 -tych, 1988 rok. Boucheron i Eau de Parfum po prostu. <laughs> Eau de Parfum, więc mamy znowu niebieski akcent. Od, 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 od dawna chciałam ten zapach powąchać, chyba... Ja nie mam, nie, mam, nie mam pewności, czy ja go kiedyś testowałam, czy nie. Wydaje mi się, że go nie testowałam. Ale jest to klasyk nad klasyki. Troszeczkę mnie przerażało, że był opisywany jako zapach tuberozowy, a wiecie, że ja za tuberozą nie przepadam. No ale ciekawość wzięła górę, ponieważ y, też słyszałam o nim wiele zachwytów, że jest to jeden z najpiękniejszych kwiatowych zapachów, klasyczny. Ma ducha lat 80., -tych, 90. -tych. No, miałam 13 lat, gdy ten zapach wszedł na rynek. Stworzyło go dwóch perfumiarzy. E, skład jest niekończący się, tak, skład tych perfum. Szybciutko wymienię tylko, bo nie chcę was zanudzać, ale mamy tutaj no, naręcze, niesamowite naręcze kwiatów: nagietek, pomarańcza, tangeryna, gorzka pomarańcza, morela, bazylia. Asafetyda, czyli jakaś gumożywica, również tutaj jest, cytryna, bergamotka, liście porzeczki, tuberoza, ilang-ilang, narcyz, kwiat pomarańczy, geranium, cedr. Mało? No to więcej, Do, dołóżmy. Korzeń irysa, bursztyn, cywet, drzewo sandałowe, benzoez, wanilia, mech dębowy, tonka i piżmo. Jest tu wszystko. Więc mamy perfumy, które uosabiają ducha lat 80. i 90., więc ja tutaj dzisiaj przywdziałam taki strój taki troszeczkę z lat, z lat 80., i 90. jeszcze powinna mieć natapirowane włosy, ale no nie będę ich niszczyć jeszcze bardziej niż są zniszczone. <tak> Także moi drodzy, wreszcie mam ten Boucheron, Ten klasyk z 88. roku. Wiadomo, że marka Boucheron to marka biżuteryjna i flakonik jest bardzo ładny taki właśnie typowy z lat 90 mnie się bardzo podoba więc mamy tutaj ten jakby takie skojarzenie z jakimś pierścieniem oczywiście to się wszystko tutaj kręci no i tak powiem szczerze troszeczkę się bałam bałam się rozczarowania i powiem tak jest to ciekawy zapach jest to zapach wydaje mi się, że niedoceniany jak cała marka Boucheron. Marka Boucheron, podobnie jak Bułgari, hmm, podobnie jak e, Chopard, i jeszcze kilka innych bym znalazła. Rocha. Hmm, to jest marka niedoceniana. A relatywnie ma tanie perfumy, relatywnie tanie zapachy. I ten zapach jest no, relatywnie tani. Tutaj w UK poniżej 100 zł, taka duża butelka. No i oczywiście go testuję dzisiaj, więc jeszcze się dopsikam. Bałam się tej tuberozy, moi drodzy, ale nie ma się czego, nie ma się czego bać. Zapach jest mocarny, naprawdę mocarny. Jest porównywany do pewnego zapachu Elizabeth Taylor, jest porównywany do... Um, do czego on jest porównywany? Do Jat Jat Jatis Givenchy, nie wiem czy dobrze czytam tą nazwę. Jatis, Jatis, mmm, Jivenchy. Nigdy nie, wie, nie wiem, jak wypowiedzieć po tę nazwę. Przepraszam. Powinnam sobie sprawdzić. Ale wróciłam tak zmęczona, moi drodzy, po tej wichurze deszczu, że no, nie sprawdziłam. E, tak, Jatis, czy Jates. Ten zapach Jivenchy powstał 4 lata wcześniej. I też zaraz się do niego odniosę, dlatego że to mi tutaj, to mi się spina w klamrą. W ta opowieść o tym zapachu zepnie się klamrą właśnie z tym zapachem. Prawdopodobnie właśnie inspiracją dla tego zapachu był Jatis, Jibenshi, czyli zapach, w którym dominują również białe kwiaty, yy, żółte kwiaty i tam jest królową Ilang. Ilang. Jatis jest mm, wykastrowane obecnie, dlatego że, moi drodzy, udało mi się kiedyś. Powąchać starszą wersję, na pewno to była starsza wersja, dlatego że yy, no, w, w pokoju pewnej pani staruszki kiedyś właśnie te perfumy były i za, zapytałam, czy mogę sobie powąchać. I y, y, to na pewno był stary flakonik, widać było, że był po prostu, wiecie, taki w starej wersji, po prostu. I ten zapach był niesamowicie mocarny, przepiękny. A gdy przetestowałam współczesną wersję tego zapachu Jatice, to to już nie jest to samo. Nie jest to samo. Upojne ilang ilang. I tutaj właśnie mamy podobną, podobny klimat, taki upojny, kwiatowy, ale zapach jest przede wszystkim doskonale zbalansowany, naprawdę. Ma ducha lat 80., -tych, 90., -tych, dynastia yy, ubrania, sukienki z poduszkami. Słuchajcie, włosy natapirowane, yy, biżuteria, yy, szpilki i tak dalej. Myślę, że macie w głowie ten styl. Ten styl, ale za i zapach wtedy był z pewnością nowatorski i modny, ale tak właśnie wtedy się robiło zapachy, czyli po prostu, no, tak obficie się wkładało, obfitość składników wszystko, co można było wkładało się do perfum, nie było wielkich obostrzeń, jeśli chodzi o, o zakazane składniki, także cywet i tak dalej, jeszcze jakaś gumożywica, ale wydaje mi się, że ten zapach jest nowoczesny, mimo wszystko. Koncept jego jest nowoczesny, dlatego że zobaczcie, połączono morele z gumożywicą, z nagietkiem, z gorzką pomarańczą i z pomarańczą. To się rzadko zdarza, i z bazylią, tak? Taki miks. I czuć tutaj dokładnie tą gorzką pomarańczę, pomarańczę, morele i tak jak powiedziałam, Bazylię. To, to jest dość ciekawe połączenie. Dlatego ten zapach ma dużo takiej zieloności, naprawdę. On ma dużo takiej ładnej, zharmonizowanej zieloności. Jest wytrawny, ale gdzieś tam tli się delikatnie jakaś słodycz w nim. Oczywiście to jest zapach wytrawny od początku do końca. Jest potężny, ma ogromną projekcję i to jest kameleon. On się zmienia. Początek może oczywiście troszeczkę przestraszyć. Mnie również tak przestraszył. Mm. Taką swoją nutą vintage, ale powiem Wam tak: z każdą, yy, każde 10 minut, kiedy nosicie ten zapach, ten zapach się uspokaja. On się uspokaja, zaczyna się równoważyć, i tu jest przepięknie, te nuty są przepięknie zrównoważone. One są niesamowicie harmonijne. Ten zapach się robi taki bardziej właśnie zdystansowany nie jest już taki upojny, taki rozkrzyczany tylko jest bardziej stonowany. Daje takie poczucie ciepełka, i to jest zapach, którym powiem Wam, to jest bardzo zaskakujące, że poczuję w nim również troszeczkę klimatu Edenu Cacharel, ale tak jak za Edenem nie, nie przepadam, bo jest dla mnie to zapach smutny i przytłaczający, to tutaj to wszystko jest takie jakby lżejsze. Yy, tak jakoś czuję tutaj to echo Edenu. I powiem Wam, że też takie troszeczkę echo Safari Ralph Lorena. I myślę, że ten zapach spodoba się właśnie tym, którzy lubią perfumy wyniosłe, białokwiatowe, ale również właśnie Eden Cacharel, Safari Ralph Laurent i na przykład, jeżeli ktoś lubi Chanel 5 i w ogóle właśnie gustuje w tego typu zapachach Chanel 5, Chanel 19, to to jest ten koncept podobny, czyli... Czyli mamy po prostu zapach, który pachnie kobietą, elegancką kobietą, on pachnie ciepłem, wytwornością. Oczywiście jest multum składników, ale one są, przysięgam, doskonale zblendowane. Tutaj nic się nie wybija, nic nie wyskakuje przed szereg, wszystko jest takie stonowane bardzo eleganckie, bardzo ładne. I właśnie ta zieloność też tutaj się pojawia. Taka bardzo ciekawa nutka zieloności, takiej naturalnej. I teraz ja polecam ten zapach, ale z pewnością jest to zapach już dla młodych, na pewno vintage, ale on jest, ma ogromną klasę, ogromną klasę i, i naprawdę też ma wspaniałą projekcję i jest to taka ponadczasowa klasyka. Nie ma się czego bać. Ja go będę nosić. Podoba mi się. Podoba mi się z każdą minutą coraz bardziej. I teraz przejdę jeszcze do tego że Tis. Przepraszam, jeśli źle wymawiam to słowo. Dlatego, że... Aha, jeszcze jedno, przepraszam. Jeszcze pod skryptum. Ten zapach, burszcho, to był signature scent pewnej słynnej piosenkarki. Co prawda ja jej za bardzo nie znam. Oczywiście słyszałam gdzieś o niej, bo zginęła tragicznie, ale była bardzo znana w Ameryce, w Meksyku, w